Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie w niedzielę. Myślę, że niedziela to jest fajny dzień, żeby popracować. Co myślicie? Niedziela jak niedziela, ale można jakąś fajną, czystą robotę zrobić. Co mamy tutaj dzisiaj do zrobienia? Zrobimy sobie aktualizację map nawigacji. Jest to nawigacja CIC. Możemy sobie sprawdzić właśnie w tej chwili, kiedy tutaj ostatnio była aktualizowana mapa, jaka jest. Jest informacja, że jest to mapa z roku 2020, czyli stara. Mamy już 2024, dlatego sobie to zaktualizujemy. Co będziemy potrzebować do tego, żeby zaktualizować sobie mapy do najnowszej wersji? No oczywiście mapy, które są niezbędne na USB, akurat w tym wypadku 32 giga. Ale to nie wszystko, no bo to by było za proste. Potrzebny jest jeszcze kod FSC, który musimy wygenerować sobie generatorem. Dlatego musimy podpiąć się między innymi pod samochód, skorzystać z tego FSC CIC, żeby sobie ten kod wygenerować. Ja już kod FSC wygenerowałem sobie dla CIC-a, wrzuciłem sobie go w notatnik, więc możemy przystąpić do aktualizacji map. W tej chwili mamy informację, że na urządzeniu USB rozpoznano najnowsze mapy, więc musimy potwierdzić, aby rozpocząć aktualizację. Potwierdzamy. No i leci sobie teraz update'cik. Korzystając z okazji, że tutaj teraz ten update'cik sobie będzie leciał, ja mogę tylko przypomnieć, że zapraszam też na Instagrama, bo tutaj na YouTubie mamy prawie chyba 8 tysięcy subskrybentów, natomiast na Instagramie nawet chyba niecały 1000 jest, więc jest to spora różnica. A na Instagramie gdzieś tam więcej tych treści wrzucam, to co robię, czym się zajmuję, więc warto z tego skorzystać. Dlatego zapraszam na Instagrama, BMW Garaż Kuciakowski, jest tam więcej informacji. Jeśli na przykład chciałbyś sobie zrobić aktualizację map, zrobić update sterownika silnika, doposażyć swój samochód w jakieś fajne, ciekawe funkcje, no to zapraszam do kontaktu. Będziecie mieli kontakt w opisie filmu. Update'cik szedł godzinkę. Nawigacja nam się zrestartowała. Możemy sobie podejrzeć w opcjach wersję systemu nawigacji. Mapa premium 2024. Także najnowsza mapa. Myślę, że to by było na tyle. Jeśli filmik Wam się podobał, łapeczka w górę. A jeśli chcielibyście zaktualizować sobie nawigację, nie wiem, skrzynię biegów albo sterownik silnika, zapraszam do kontaktu. To by było na tyle. Pa, pa.